Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych na niedzielnej Eucharystii. Dzisiaj pierwsza niedziela Wielkiego Postu. I tak jak usłyszeliśmy nad swoimi głowami wezwanie Chrystusa Pana w środę popielcową, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Te same słowa usłyszymy dzisiaj w liturgii słowa, kiedy Chrystus Pan wszedł przez ziemię, wszedł przez Galileę i właśnie wzywał do nawrócenia. Czas Wielkiego Postu to czas zintensyfikowania swojej modlitwy, swojego życia wewnętrznego, czas nawrócenia. Tę Najświętszą Eucharystię sprawuję w intencji Panu Bogu wiadomej, abyśmy godnie mogli celebrować święte tajemnice Kościoła. Najpierw wypowiedzmy akt skruchy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy przez doroczne ćwiczenia wielkopostne postępowali w rozumieniu tajemnicy Chrystusa i dzięki Jego łasce prowadzili święte życie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Księgi Rodzaju. Tak rzekł Bóg do Noego i do jego synów. Oto ja zawieram przymierze z wami i z waszym potomstwem, które po was będzie. Z wszelką istotą żywą, która jest z wami. Z ptactwem, ze zwierzętami domowymi i polnymi, jakie są przy was. Ze wszystkimi, które wyszły z arki. Z wszelkim zwierzęciem na ziemi. Zawieram z wami przymierze, tak iż nigdy już nie zostanie zgładzona wodami potopu żadna istota żywa i już nigdy nie będzie potopu niszczącego ziemię. Po czym Bóg dodał: a oto jest znak przymierza, które ja zawieram z wami i każdą istotą żywą, jaka jest z wami na wieczne czasy. Łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza między mną a ziemią. A gdy rozciągnę obłoki nad ziemią i gdy ukaże się ten łuk na obłokach, wtedy wspomnę na moje przymierze, które zawarłem z wami i z wszelką istotą żywą, z każdym człowiekiem. I nie będzie już nigdy wód potopu na zniszczenie żadnego istnienia. Oto słowo Boże. Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność. Drogi Twe, Panie,
chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń. Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję. Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność. Wspomnij na swe miłosierdzie, Panie, na swoją miłość, która trwa na wieki. Tylko mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu ze względu na dobroć Twą, Panie. Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność. Dobry jest Pan i prawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom. Pomaga pokornym czynić dobrze. Uczy pokornych dróg swoich. Drogi Twe, Panie, to łaska i Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Najdrożsi, Chrystus raz jeden umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić. Zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia przez Ducha. W nim poszedł ogłosić zbawienie nawet duchom zamkniętym w więzieniu, niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego cierpliwość Boża naczekiwała, a budowana była arka, w której niewielu, to jest 8 dusz, zostało uratowanych przez wodę. Teraz również, zgodnie z tym wzorem, ratuje was ona we chrzcie, nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez zobowiązanie dobrego sumienia wobec Boga. Dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. On jest po prawicy Bożej, gdyż poszedł do nieba, gdzie poddani mu zostali aniołowie i władze i moce. Oto słowo Boże. Chwała Tobie, słowo Boże. Chwała Tobie, słowo Boże. Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Chwała Tobie, słowo Boże. Ano z mami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, a przebywał na pustyni 40 dni, kuszony przez szatana i był ze zwierzętami. Aniołowie zaś mu służyli. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Usiądźmy. Kochani moi, słyszymy dzisiaj o przymierzu i o znakach,
Żyjemy w świecie znaków. Znaki, które niosą ze sobą treść, które coś informują, o czymś informują, czegoś zakazują albo coś nakazują. To chyba oczywiste, że kto nie rozumie znaków albo chce nadać im inną treść, to sobie krzywdę zrobi. Spróbuj przejść na czerwonym świetle. Ile razy ci się uda, aż w końcu coś ci się stanie? Niech nikt nie próbuje. Podobnie ze znakami, instrukcjami obsługi wszystkich urządzeń elektromechanicznych. Przecież to proste. Pismo Święte mówi do nas przez znaki i przez wydarzenia, a nie przez definicje. Dzisiejsze znaki, które oczami wiary i wyobraźni widzimy, słuchając Bożego Słowa, to woda, tęcza, to znaki przymierza. Woda jednak jest szczególnym znakiem. Dzisiaj słyszymy nawiązanie do trzech wydarzeń związanych z wodą. Pierwsze wydarzenie to potop. Potop, który został zesłany jako Boża kara na ludzkość, która zdeprawowała obraz Boży w sobie do niewyobrażalnych rozmiarów. Demoralizacja była przerażająca. Święty Piotr Apostoł wyjaśnia, że wtedy za czasów dni Noego cierpliwość Boża naczekiwała, ale się nie doczekała. 40 dni i 40 nocy padał deszcz, zanim spadły wody potopu. Ta 40 też jest symboliczna. Za chwilę o niej. Ale spadły wody potopu, wody, które dla tych, którzy byli nieposłuszni i odrzucili Boga, były siłą niszczycielską, siłą zagłady. Dla tych, którzy zaufali Bogu i Jego słudze Noemu, wody potopu niosą ku bezpieczeństwu, dają przeżycie. Drugie wydarzenie związane w bardzo podobny sposób, wręcz kalka wydarzenia z Noem, to przejście przez Morze Czerwone. Dla tych, którzy zaufali Bogu i słudze Bożemu Mojżeszowi, to jest przejście przez wody Morza Czerwonego jako przejście ze śmierci, krainy śmierci, Egiptu, do wolności. Suchą stopą. To jest znak ocalenia. Cezura, granica między śmiercią a życiem. Dla tych, którzy w swej nienawiści i pragnieniu zniewolenia powtórnego gonili ich, dla Egipcjan, dla rydwanów i jeźdźców staje się to żywioł niszczycielski i zabójczy. Zagłada. Słyszymy jeszcze jednak o jednej wodzie. O wodzie chrztu. Święty Piotr właśnie w tym drugim czytaniu przypomina, że we chrzcie
jesteśmy zobowiązani, nasze sumienie dobre jest zobowiązane wobec Boga dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Zobowiązani do dobrych czynów, do wierności przymierzu w Jezusie Chrystusie. Drugi dzisiejszy znak to tęcza. Jakby tęczy wcześniej nie było. Była. Przecież to zjawisko. Ale ten szczególny znak staje się od czasów potopu znakiem przymierza, pojednania Boga z ludźmi, ludzi z Bogiem. Ale nie tylko ludzi. Wsłuchajmy się w te słowa z Księgi Rodzaju. To jest przymierze z całym stworzeniem, z wszelkim istnieniem. Z każdym człowiekiem, z każdą istotą żywą. Tęcza jest znakiem pojednania z Bogiem w przeciwieństwie do tego, co było przed potopem. Tam była bezbożność, wszeteczeństwo, demoralizacja. Tęcza jest znakiem przymierza, pojednania człowieka z Bogiem, człowieka, który zgadza się, akceptuje Boży plan względem stworzenia i względem samego człowieka, względem siebie samego. Tęcza jest znakiem zgody z Bogiem, a nie jak dzisiaj bezbożności, kontestowania Bożego planu wyrażonego w naturze. Zupełne odwrócenie treści biblijnej. Czterdzieści dni padał deszcz, spadły wody potopu. W Księdze Wyjścia czytamy o Mojżeszu, który, rozdział 34, był na górze Synaj. I tam był Mojżesz u Pana 40 dni i 40 nocy i nie jadł chleba i nie pił wody i napisał na tablicach słowa przymierza. 10 słów. 10 słów. To znaczy dekalog. 10 Bożych przykazań. Zatem ta 40 okazuje się być liczbą symboliczną, wskazującą na czas przygotowania, czas próby, czas oczyszczenia przed wielkimi wydarzeniami, które Bóg planuje względem swojego stworzenia. Po 40 dniach próby mojżeszowej dokonuje się przymierze. Znakiem przymierza mojżeszowego jest tablica 10 przykazań. Ale jakościowo już jest to inne przymierze niż to z Noem. Tam Bóg zawierał przymierze z całym stworzeniem. Pod górą Synaj przymierze dokonuje się z narodem wybranym. Narodem, który miał być światłem dla wszystkich narodów. Nie sprostał swojemu zadaniu. 40 dni przebywał Chrystus Pan na pustyni. Dzisiaj słyszymy zaledwie w 2 zdaniach o tym epizodzie, ale bardzo ważnym,
Chrystusowego postu na pustyni i okuszeniu szatańskim. To wspomnienie świętego Piotra zapisane przez ewangelistę Marka to Piotrowa katecheza. Dużo bardziej bogate, precyzyjne w treści są przekazy Ewangelii według świętego Mateusza i Łukasza. Tam słyszymy dokładnie, jakie były kuszenia wobec Chrystusa szatańskie. Dzisiaj, kiedy słyszymy słowa Chrystusa Pana, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, to pierwszym krokiem zawsze będzie słuchanie Boga. Tego, co Pan Bóg ma nam do powiedzenia. A ma nam do powiedzenia dzisiaj to na początku Wielkiego Postu, że należy Boga słuchać, a nie słuchać, czyli wchodzić w dialog z szatanem. Kiedy będziemy czytali Ewangelię właśnie o kuszeniu Chrystusa przez szatana, to zwróćcie uwagę, tam nie ma dialogu. Tam w tym kuszeniu szatańskim Chrystus Pan odpowiada wręcz odepchnięciem szatana od swojego progu. Odepchnięciem, a nie dywagowaniem, nie rozważaniem, nie dyskutowaniem. Czym się dyskutowanie skończyło, to wiemy, pamiętamy, co się stało pod rajskim drzewem, kiedy to zrobiła Ewa. I zaskakiwać nas nieustannie i niepokoić powinno to, że i szatan potrafi manipulować i używać Bożego Słowa, Pisma Świętego wobec Chrystusa. To co dopiero względem nas? Dlatego powtarzam jeszcze raz. Nie wchodź w relacje dialogowania z szatanem, który jest po wielokroć inteligentniejszy, cwańszy, jak to niektórzy mówią, niż ty sam. Niech cię nie złudzi i nie wprowadzi na krawędź upadku twoja pycha, że sobie z nim poradzisz, że go przegadasz. To bardzo ważne. Czas Wielkiego Postu i jego trzy filary. Modlitwa, post i jałmużna. Ale na początku jest słuchanie, bo wiara rodzi się ze słuchania. I słuchamy dzisiaj tekstów biblijnych, Bożego Słowa po to, aby wyciągać wnioski, aby być wiernym, aby dostrzec, że w Chrystusie i z Chrystusem zawsze jesteś zwycięzcą. Jeżeli będziesz próbował być samodzielny, już przegrałeś. Tak niszczycielską siłę manipulacji, cynizmu i złudy niesie z sobą moc szatańska. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami,
Bóg z Boga, światło ze światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony. Współistotny Ojcu. A przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi, dla naszego zbawienia, zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Zwróćmy się z ufnością do Pana, który jest bogaty w miłosierdzie. Módlmy się za papieża Franciszka, naszych biskupów Andrzeja i Wiesława, aby byli wiernymi świadkami miłości i miłosierdzia Bożego. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich rządzących, aby podejmowane przez nich decyzje nie przeszkadzały w publicznym wyznawaniu wiary. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich, którzy doświadczają różnego rodzaju pokus i trudności w swoim życiu, aby w Bogu znalazły siłę do pokonywania przeciwności. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas tu zgromadzonych, nasze dzieci, nasze rodziny, żołnierzy naszego garnizonu, abyśmy wszyscy byli otwarci na łaskę i miłosierdzie Boże, które pomaga nam zmieniać nasze życie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Chryste Panie, niech czas Wielkiego Postu przyczyni się do wzrostu duchowego i umocnienia naszej wiary. Niech nasza modlitwa i pokuta pomogą w oczyszczeniu naszych serc i otwarciu się na Twoją łaskę, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Dałeś nam przykład, o Jezu, 40 dni umartwienia, aby w nas ducha odnowić, wymagasz postu i skrót. Stań więc pośrodku Kościoła, przez nią z grzechu nas obmył. Zło popełnione w przeszłości niech Twoja łaska zniweczy. Chroń nas od dalszych upadków i otocz swoją opieką. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, spraw, abyśmy z należytym usposobieniem złożyli Tobie tę ofiarę, którą uroczyście rozpoczynamy zbawienny dla nas okres Wielkiego Postu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Górę serca. Znosimy je.
dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze, Wszechmogący Boże, Królu wiecznej chwały, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On, poszcząc przez 40 dni na pustyni, własnym przykładem uświęcił okres pokuty. On zniweczył wszystkie podstępy szatana i nauczył nas zwyciężać pokusy do grzechu, abyśmy z czystym sercem obchodzili święta wielkanocne i w końcu doszli do Paschy wieczystej. Dlatego z aniołami wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twoje, Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerze wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając o śmierci i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszymi biskupami Andrzejem i Wiesławem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata.
Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Prośmy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
z tęsknotą oczekuję, jak spękana zeschła ziemia w czas posuchy wody. Od nas, Panie, za Twe hojne dary, czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary. Kościół Cię nie ogarnie, wszędy pełno Ciebie, i w otchłani, i w morzu, na ziemi i w niebie. Złota wiem, że nie pragniesz, bo to wszystko Twoje. Cokolwiek na tym świecie człowiek mieni swoje, wdzięcznym Cię tedy sercem, Panie, śmiertelny Panie, Twoja łaska, Twa dobroć nigdy nie ustanie. Chowaj nas, póki raczysz na tej biednej ziemi. Jano zawsze niech będzie pod skrzydłami. Módlmy się. Posileni chlebem z nieba, który ożywia wiarę, rozwija nadzieję i umacnia miłość, prosimy Cię, Boże, naucz nas pragnąć Jezusa Chrystusa, chleba żywego i prawdziwego, i żyć każdym słowem, które pochodzi z ust Twoich, przez Chrystusa, Pana naszego. Usiądźmy na chwilę, wysłuchajmy ogłoszeń duszpasterskich. Dzisiaj kolekta na potrzeby remontowe w naszej parafii. W środę krucjata różańcowa zaprasza na marsz pokutny ulicami Opola. W okresie Wielkiego Postu zapraszamy na nabożeństwa pasyjne. Droga Krzyżowa w piątek o 17.15 i o 19.00, a Gorzkie Żale w niedzielę o 17.00. Do skrzyni obok głosu błogosławionego Czesława przez cały Wielki Post można składać ofiarę na świąteczną dekorację kościoła. Za wszelki dar serca dziękujemy.
Za tydzień przed kościołem comiesięczna zbiórka Caritas na potrzebujących z naszej parafii. Caritas parafialny organizuje wyjście do kina Helios w Solarisie na film pod tytułem Susan. 10 marca o godzinie 18:30. Koszt biletu 16 zł. Zapisy wraz z wpłatą w zakrystii do 1 marca. Przypominamy o naszej parafialnej pielgrzymce do Grecji. Pozostało jeszcze 15 miejsc. Prosimy o wpłacanie zaliczki w kwocie 500 zł w kancelarii. Pragnę z całego serca podziękować wszystkim parafianom, kapłanom, służbie liturgicznej ołtarza, ministrantom i mariankom, delegacjom grup parafialnych za okazany dar serca, duchowego wsparcia, współczucia i życzliwości, za tak liczny udział w uroczystości pogrzebowej świętej pamięci męża, ojca i dziadka Tadeusza Bałamuckiego. Dziękuję w imieniu swoim, podpisała żona Anna i córka Iwona z rodziną. Jeszcze informacja ode mnie jako kapelana garnizonu. Są wolne jeszcze intencje mszalne na kolejne niedzielne Eucharystie właśnie o tej porze, o 14:30 w niedzielę. Zatem jeśli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam do zakrystii, aby ustalić termin i tytuł intencji mszalnej. Powstańmy. Święty Michał Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa.